No i zobaczymy. O. Czyli szamana słychać, nawet wcześniej został usłyszany, niż się pojawił. A, bo to jest kamera. Dobry wieczór wszystkim. Jak ktoś jest i szamana jeszcze słucha, raz na dwa tygodnie trzeba się pojawić. Chyba. Bo to już mamy 13, połowę lutego prawie. A szamana jeszcze nie było, no ale tak, moi drodzy, jest. Teraz czas, gdzie w zasadzie powinno każda osoba oczywiście jakiś komentarz odnośnie jakości, bo nie będzie się szaman już podsłuchiwał, w sensie czy go słychać. Ale chyba słychać. Teraz powtarza szaman, że jest taki czas, że jak najwięcej rzeczy powinno być de facto zauważonych samodzielnie, choć w zasadzie nie jest łatwo. W tym galimatiasie całym, który się dzieje. No i też przede wszystkim wiele osób może odczuwać wręcz taki dojmujący brak możliwości komunikacji, bo komunikacja z ludźmi zaczyna być, można tak by to nazwać, męcząca. A w zasadzie to trochę inaczej, bo zaczynają, a w zasadzie wy najbardziej, zaczynacie to po prostu w końcu na tyle mocno odczuwać, że w pewne interakcje nie macie w zasadzie już ochoty wchodzić. Bo no, można by to tak krótko, metaforycznie określić, że to się już energetycznie po prostu nie opłaca. Może zobaczycie kawałek ognia naszego kominkowego. O, to zawsze będzie trochę ruchu na ekranie, jak internet nie trzyma. No właśnie. I to jest przede wszystkim główny powód, moi drodzy. Wcześniej było tak, że jak coś z nami wewnętrznie, w jakiejś relacji, szczególnie bliskiej, rodzinnej, czy wśród znajomych, wśród przyjaciół, czy w jakichś tam zależnościach zawodowych, załóżmy, jak coś iskrzyło, no to obojętnie, czy to iskrzyło na poziomie takim już bezpośredniej interakcji, czy tylko mentalnie gdzieś nam się coś nie zgadzało, to mieliśmy, czy człowiek miał na tyle dużo energii, że nie trzeba było dużo i mobilizował się do tego, żeby swoje trzy grosze czy swoje zdanie wyrazić, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. A teraz bardzo często już tak nie do końca jest, bo właśnie ten spadek energii, kiedy wchodzimy w taką interakcję, jest olbrzymi. On jest spowodowany tym, że niestety coraz więcej ludzi z powodu braku dostępu do swojej własnej energii staje się coraz bardziej, no nie chcę szaman używać słowa agresywni, choć mogą być właśnie takie osoby, tak, przez inne, które niekoniecznie są mniej agresywne, ale akurat tutaj kto w konkretnej sytuacji jest tą osobą biorcą, a kto dawcą, no zależy od stopnia tych splątań, tak to można by określić. Ale kiedy tych splątań nie ma, no to ci, którzy mają swoiste, no coraz większe, a w zasadzie ludzi, którzy nie mają braków
energetycznych właśnie głównie z tego powodu, że są odcięci od siebie samych, jest no, całe mnóstwo, a w zasadzie no, absolutna większość. No i szukają jej wokół. No a ma szaman nadzieję, że wśród was jest coraz więcej świadomości i w te relacje przestajecie po prostu wchodzić. No ale to tak na marginesie. Dzieje się tak, czy może szaman powie właśnie, dlaczego się tak dzieje, moi drodzy. No, de facto co i dlaczego nie ma już, jak tu obiegowo szaman się wyraża, od długiego czasu poparcia na przestrzeni, no to można powiedzieć, że już wszyscy z was wiedzą. Czy to od słuchając szamana, czy z własnych spostrzeżeń, czy z innych jakichś źródeł, z reguły to wszystko jest jakieś już coraz bardziej komplementarne. Natomiast moi drodzy, no teraz następuje proces od ładnych paru, w zasadzie od 2-3 tygodni, bardzo intensywny, obluzowywania się, można powiedzieć. Mniej więcej to jest ten okres, kiedy była ostatnia audycja. Miała być po tych 2 audycjach następna część. No, ale widocznie jeszcze nie była pora. No i dlatego stąd ta przerwa. Szaman oczywiście nie znajduje usprawiedliwienia dla siebie, natomiast no te audycje również można powiedzieć służą takiemu szerszemu planowi, ale to pewno o tym szaman dopiero będzie mówił w następnych audycjach. Nie dlatego, że obiecuje coś, czego nie do końca potem może spełnić, tylko moi drodzy, bardzo istotne staje się nie tylko w tym czasie, ale gdybyśmy odnosili sposób działania do miejsca w przestrzeni i w czasie, w którym to działanie następuje, bo każde działanie, moi drodzy, o tym szaman chyba jeszcze nie mówił, ma swój czas i ma swoją przestrzeń. Ta przestrzeń działania, czymkolwiek to działanie by nie było, ma bardzo istotne znaczenie. Czasami dużo ważniejsza jest przestrzeń niż czas, w którym konkretne zdarzenie się wydarza. No i to, jeśli odniesiemy do takich powszednich nawet działań, no to chyba nikt z was nie będzie temu protestował, przeciwko temu protestował, natomiast no, szaman by chciał trochę dzisiaj opowiedzieć o tym w szerszym kontekście, moi drodzy. Bo przestrzeń działania, no można powiedzieć, jest odzwierciedleniem głębi, a można by powiedzieć, że nie tyle głębi, co spektrum operacyjnej świadomości istoty odnośnie sensu, zasięgu, czasu i jednocześnie
braku osądu, czy lepiej byłoby powiedzieć samosądu takiego działania, czyli przede wszystkim z olbrzymią, czy nie tyle z olbrzymią, co z całkowitą samoakceptacją i wewnętrznym przyzwoleniem na takie działanie. I kiedy te niemała ilość tutaj, niemałą ilość tutaj warunków szaman wymienił, kiedy to wszystko jest spełnione, no to wydarza się coś, co szaman nazywa działaniem, które ma pełną zdolność realizacyjną. Działanie, które ma pełną zdolność realizacyjną, szczególnie w tym czasie, w którym obecnie przeżywamy. Nie jest to do końca, moi drodzy, adekwatne do tego, co szaman chce wyrazić. Dokładniej będzie w tym czasie, w którym percepujemy, nawet nie w tym czasie, tylko w tym punkcie, w którym percepujemy, w punkcie, to jest dość istotne, żeby to szaman wyraził dla z tych powodów, o których mówił wcześniej. Jest jeszcze, moi drodzy, tak zwany taki punkt percepcji świadomości, i ten punkt percepcji świadomości jest czy dotyczy zarówno indywidualnej istoty, jak i środowiska, w którym jakaś grupa istot Oj, moi drodzy, ale się nam znowu tworzą. Nie powie szaman, że labirynty, ale przestrzenie olbrzymie. Wrócimy troszkę ze względu na to, że zbyt złożony obraz nam tutaj powstanie. Gdyby szaman mógł to rysować jednocześnie, no to byłoby to prawdopodobnie łatwiejsze do przyswojenia, ale dzisiaj się umieścił przy ognisku, no i nie będzie rysował. No więc dzisiaj będziemy, to jest widać następny temat, który tutaj rozpakowujemy. Temat pomocny do tego, moi drodzy, żeby zrozumieć i stać się coraz bardziej świadomym uczestnikiem procesu, który zachodzi w tym momencie. A mianowicie, wrócimy trochę do początku. W tej chwili zachodzi proces, że odpadają, czy mówiąc tak bardziej adekwatnie, sypią nam się całe węzły zdarzeniowe. Już jakiś czas temu, chyba w audycjach, szaman wspominał o takich procesach. Natomiast można powiedzieć, że teraz ten proces następuje na trochę inną skalę i według trochę innego mechanizmu niż dotychczas. Według takiego mechanizmu, który no jeszcze daje szansę no zaistnienia, można by powiedzieć, takiej rzeczywistości, o której no pewno każdy z was gdzieś tam
marzy, czy o której śni. Czy jest to poziom świadomy, czy nieświadomy, w tym momencie nie ma to znaczenia, natomiast na pewno są to te najwyższe poziomy świadomości, które do takiej rzeczywistości tęsknią. O tej rzeczywistości szaman mówi i to jest rzeczywistość, choć to słowo rzeczywistość też by w tym momencie należało czymś zastąpić, ale nie ma nic, żadnego słowa, którym na tą chwilę nawet w przybliżeniu można by go określić, bo mówienie, że jest to ta pierwotna przestrzeń potencjałów dostępnych na przestrzeni, nie do końca jest w tym adekwatne. Wchodzimy de facto w taką możliwość, że z poziomu percepcyjnej ale się szaman rozpędził. Z percepcyjnej świadomości będziemy mieć wpływ na przejawioną rzeczywistość w czasie, no, można powiedzieć, rzeczywistym. Z jednej strony jest to taka opcja, o której wielu z Was na pewno marzy i nie tylko wielu słuchaczy szamana, ale wielu też ludzi, którzy no, przejawiają tutaj operacyjnie dużo wyższą świadomość niż większość populacji. Ale z drugiej strony wiele jeszcze funkcjonujących przede wszystkim na poziomie umysłu uwięzionego w pułapce umysłu genetycznego, czyli każdy indywidualny umysł, który no nie do końca jest indywidualny, jest postrzegany czy odczuwany może bardziej jako coś indywidualnego, a de facto mówił szaman już wielokrotnie w audycjach, choć z pewnością to nie do końca jest może nie tyle zrozumiałe, bo zrozumiałe to może być dość prosty sposób i nawet można by tu modele dość proste przedstawić, natomiast no, akceptacja tego, że człowiek jako indywidualna jednostka niekoniecznie funkcjonuje, czy nie w tyle funkcjonuje, co posiada indywidualny umysł, jest no, dość trudne. Na Zatrzymał się szaman, bo też chciałby to określić. Przynajmniej w zgodności z indeksami znaczeniowymi. A czy to będzie zrozumiałe dziś, czy za tydzień, czy za miesiąc, to mniejsza o to w tym momencie. I czy ktoś z Was wróci do tego momentu i do tej audycji za jakiś czas, czy po prostu szaman mówi do Was za jakiś czas, to w tym momencie nie jest istotne. Gdzieś ten punkt zrozumienia nastąpi.
a czy on w percepcyjnym rozumieniu będzie uchwycony, czy do percepcyjnego rozumienia będzie przeniesiony, to już mniejsza o to, moi drodzy. Teraz zapełniamy, można powiedzieć, wyrwy, które są spowodowane, bo to są de facto wyrwy, puste przestrzenie, sposobem funkcjonowania, jaki został tutaj stworzony w tym, jak to szaman nazywa, czy jak to nazywamy, matriksie, ale tej naszej rzeczywistości, w której funkcjonujemy za pomocą właśnie fałszywych przekonań, które przyjęliśmy, każdy z was przyjął jako obowiązującą prawdę. Czy się nad tym zastanawiał, czy nie? Po prostu jest ona zapisana w umyśle genetycznym i definiuje sposoby funkcjonowania umysłu w sposób automatyczny. Umysłu, którego używa każdy z was. I to na tą chwilę zostawimy na tym, w tym miejscu. Następnym aspektem, nie będzie szaman już mówił, że wyjątkowości tego, co się dzieje, ale specyfiki na pewno, jest to, że razem z całymi, czy inaczej powiem, bo to nie jest tak, że odpadają całe węzły zdarzeniowe, tylko można powiedzieć, że sypią się całe listwy czasu, na których są właśnie zamontowane węzły zdarzeniowe. Listwa czasu, a węzeł zdarzeniowy to jest trochę, czy nawet nie trochę, ale to jest duża różnica, moi drodzy. Na rozpracowanie tego i takie przedstawienie, żeby to mogło być przez każdego z was zrozumiałe, to zostawimy sobie czas, miejmy nadzieję, że do jutra, do następnej audycji, bo to szaman potrzebuje narysować. No niektórzy może mogliby to zaabsorbować i spróbuje szaman to zrobić tak pierwszorazowo, wyobrażając sobie, czy wracając do takich wyobrażeń, czy obrazów, jakie były przedstawiane w filmie Matrix, kiedy czy to czołówka filmu, czy obserwuje się Matrix na poziomie właśnie monitorów, których używali jakich to tam szaman, uwolnieni z Matrixa na podkładach statków, czyli w postaci takich przesuwających się ciągów linii z jakimiś tam znakami, literami, cyframi. One w Matrixie głównie były jakimiś cyframi. Kiedy oglądacie czołówkę filmu, to się okazuje, że te cyfry zbudowane też są z jakichś takich cegiełek, jak jakieś puzzle, które z kolei też są jeszcze zbudowane z jakichś tam mniejszych puzli. No i tak można by to powiększać. Właśnie czołówka chyba, albo koniec, ale to już każdy z was, jak ma dostęp do tego filmu, nawet na YouTubie, można by sobie pewno dzisiaj sprawdzić taką czołówkę, żeby sobie to łatwiej wyobrazić, czy zobaczyć, o czym szaman mówi. No i to są właśnie na takich listwach, na których przesuwają się, czy są zbudowane z takich cyfr,
A z kolei te cyfry na takich pojedynczych listwach, czyli takich pionowych, pionowych, no nie ma szaman określenia, słupkach, na takich pionowych słupkach zamontowane są, przyjmijmy do tego modelu, bo było nie było, jest to pewien model, który no z perspektywy dzisiejszej świadomości może być zrozumiały i dość tak percepcyjnie zgodny z takim wzorcem, według którego można powiedzieć, następuje ten oczyszczenie przestrzeni, tak można by to powiedzieć. Na takich pojedynczych listwach są zamontowane węzły zdarzeniowe, moi drodzy. Te węzły zdarzeniowe służą do tego, żeby pomiędzy listwami czasu, bo można tak to nazwać, że to są listwy czasu. Każda w zasadzie istota funkcjonująca w tym świecie, czyli w tym Matrixie, ma swoją listwę czasu oddzielną. Ale to nie jest tak, że każda istota ma swoją listwę czasu jedną. W zależności od tego, w jakich węzłach zdarzeniowych, jakie jaki kierunek, choć to nie jest taka do no właśnie tutaj by należało to rysować jednocześnie, chociaż w 2D, no ale spróbuję to szaman wyjaśnić. Każda istota ma kilka listw czasu, na których na każdej oddzielnie istnieje kilka węzłów zdarzeniowych. No, w sporadycznych wypadkach może występować kilkanaście, ale można powiedzieć, że każda istota ma trzy węzły zdarzeniowe, które mogą spowodować, że przeskakuje ona właśnie z jednej listwy czasu na drugą listwę czasu. Tych listew czasu też zupełnie nieistotne jest ilość, która jest przyporządkowana jednej świadomości, jednemu istnieniu w jednym ciele. To też nie jest jakaś wielka ilość, to może być dwie, trzy, w sporadycznych wypadkach, przy bardzo specyficznej konstrukcji czy zadaniach, jakich na potencjale podejmuje się konkretna zamanifestowana świadomość w konkretnym ciele, może to być więcej takich listw czasu. No i w zależności od wyborów w konkretnych właśnie takich węzłach zdarzeniowych może nastąpić przeskok pomiędzy listwami czasu z jednej listwy na drugą. W zależności od tego, na jakiej listwie czasu istota funkcjonuje w danym momencie, jej wpływ na rzeczywistość. Nie będzie szaman dzisiaj tłumaczył, co to znaczy rzeczywistość, bo każdy z Was ma jakieś tam wyobrażenie, czym rzeczywistość jest. Choć gdyby się głębiej nad tym zastanowić, no to wcale nie byłoby łatwo zdefiniować, czym jest rzeczywistość. No i moi drodzy, ponieważ tutaj szaman mówi o indywidualnym doświadczaniu rzeczywistości za pomocą indywidualnej listwy czasu. Ale ponieważ Matrix jest
hologramem specyficznym oszustwa i jaki jest jego mechanizm. Szaman już wielokrotnie w różny sposób i za pomocą różnych modeli i metafor mówił, ponieważ ten model, można powiedzieć, w tym czasie jest dynamicznie zmienny i nie ma sensu go definiować za pomocą bardzo jakichś dokładnych modeli, bo wtedy świadomość w swoistą pułapkę wchodzi i dzieje się właśnie to samo, o czym teraz szaman chce powiedzieć. Czyli to, co wykorzystują nadzorcy Matrixa do tego, żeby złapać świadomość w iluzję, czyli w ten fałszywy hologram, w którym potem przejawia się indywidualna świadomość i nie bardzo może z niego znaleźć wyjście. Do tej rzeczywistości, która jest, no, pochodzi z jej źródła, czy ze źródła, bo to jej źródła to już w tym momencie nie ma sensu dodawać. Nie ma źródła oddzielnego dla istoty i nie ma też źródła wspólnego dla różnych istot. Źródło to źródło i bardzo dobrze by było, gdyby każdy z was potrafił nie definiować, czym jest źródło na poziomie, czy jest ono indywidualne, czy wspólne. Bo nie jest ani indywidualne, ani wspólne. Źródło to źródło. W którymś momencie można tego tylko doświadczyć, ale doświadczenie jest poza definicją. I dopóki rozum nie przyjmie a priori takiej możliwości, nie ma możliwości, żeby się to zdarzyło. Oczywiście rozum może takiej możliwości w ogóle nie próbować definiować, bo z reguły nad takimi rzeczami się nikt nie zastanawia. Ale skoro szaman już dochodzi za pomocą języka, czyli werbalizuje taką możliwość, no to też wam o tym mówi, że kiedy chce się, czy może też nie będzie używał słowa chce się, ale możliwość doświadczenia źródła jest tylko możliwością pozadefinicyjną. W momencie, w którym zdefiniujemy, czym ono jest, z pewnością nie mamy możliwości doświadczenia. No i tyle. To tak poza konkursem i poza tematem dzisiejszym. Natomiast wróćmy do tych listew czasu i do tych węzłów zdarzeniowych. Tak samo listwy czasu, moi drodzy, indywidualne i węzły zdarzeniowe, które służą, można powiedzieć, do tego, żeby można się pomiędzy listwami czasu przemieszczać. Matrix czy nadzorcy Matrixa używają węzłów zdarzeniowych i listew czasów, które porządkują i utrwalają, można powiedzieć, ten fałszywy hologram. No i można powiedzieć, znowu się szaman na tym, można powiedzieć, zawiesił, no ale postara się tego nie używać w nadmiarze. Jest to zrobione w taki sposób, że te nadrzędne listwy są tak trochę jak umysł genetyczny nadrzędnym konstruktem doświadczanej przez nas rzeczywistości. Ponieważ ona jest częścią
jak to szaman mówi, tego obłędu świata, który de facto się nie zweryfikował, który już sam sobie w potylicę, mówiąc metaforycznie, szczelił. No i za pomocą czy w procesach, które przeżywamy i które się dzieją od już no, jakiegoś dłuższego czasu, nie będzie już się szaman odnosił, że to już jest 20 kilka lat, cały okres fali i te wszystkie zdarzenia, które post fali się dzieją, które razem przeżywaliśmy. Moi drodzy, żeby w końcu dostęp do tych pierwotnych potencjałów mógł nastąpić, potrzebują te fałszywe listwy czasu, które tworzą ten fałszywy hologram, po prostu zniknąć, jakby to śmiesznie nie brzmiało. No i teraz, moi drodzy, następuje taka właśnie, no można by powiedzieć, anihilacja na przestrzeni tych fałszywych, holograficznych listew czasu. Bo tym różnią się listwy czasu pochodzące, można powiedzieć, z pierwotnej przestrzeni potencjałów źródła od holograficznych listek czasu, że holograficzne listwy czasu nie służą rozwojowi świadomości istoty, tylko przetrzymywaniu jej w fałszywym hologramie po to, by można było ze struktur zmaterializowanych czerpać energię z przejawionego życia tej istoty. W każdym z jej wcieleń w tym hologramie. Natomiast, ale szaman zbudował model, moi drodzy, utrzymać w pamięci tyle opcji, to wiecie, wierzcie mi, choć to nie jest utrzymywanie w pamięci, ale jest dość skomplikowane. No niestety nie mamy tutaj kilku grafików jednocześnie, którzy by to mogli w 3D wam pokazywać. Wtedy by to było łatwiejsze, no ale to w ramach powoływania do życia i rozwijania tych zmysłów, które no, są, można powiedzieć, integralną częścią każdej istoty. Choć są na poziomie, można powiedzieć, ziarna u niektórych, czy nasiona, które musi dopiero stworzyć, musi z niego wyrosnąć struktura, która będzie przyjmować te informacje czy ten obraz. To trochę tak jak z ziarna musi wyrosnąć drzewo po to, żeby mogło przyjąć na przykład światło za pomocą liści, które w procesie fotosyntezy da wzrost temu drzewu. Na przykład. Nie musicie tego brać do siebie, tylko na poziomie właśnie różnych różnego wzrostu tego drzewa, no są różne świadomości. Oczywiście patrząc tutaj od strony percepcyjnej, od strony świadomości nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, ponieważ cały ten konstrukt funkcjonuje i jest dostępny w każdej chwili. To też tak na marginesie, ale o tym już każdy powinien wiedzieć.
No i moi drodzy, wracając do tych listew czasów holograficznych, to czego szaman nie skończył, to skończy, ale żeby było trochę rozluźnienie, no to wrócimy do tych listek czasów, bo one już są dość szczegółowo wymodelowane. Następuje taki proces na przestrzeni, jak mniej więcej występował pod koniec pierwszej części Matrixa, kiedy Neo, stojąc naprzeciwko agenta Smitha, czy tam chyba ich było trzech, wszystkich agentów, nagle zobaczył materialną rzeczywistość w postaci właśnie takich cyfr zielonych, holograficznych, można powiedzieć, w postaci hologramu, który zaczął kontrolować świadomość. I można powiedzieć, że sypanie się tych list czasu polega na tym samym, co przedstawione w tym filmie, takie sypywanie się tych całych takich słupków cyfr zielonych, które po prostu się dematerializowały. No i moi drodzy, dlaczego szaman tyle wagi przykłada? Niektórzy powiedzą, że to komplikuje, no ale powiem tak, jak już przez tą komplikację pozorną przejdziecie, to jeśli nie od razu, to za jakiś czas staną się dla was oczywiste rzeczy, o których szaman dopiero będzie mówił. A mianowicie, moi drodzy, na takich właśnie listwach czasu zamontowane są całe zdarzenia, które zaczynają się z różnych powodów, nie tylko dzisiaj już od tych 2 tygodni, o których szaman mówi, ale szczególnie właśnie jest to nasilone, a wręcz można powiedzieć niewyobrażalnie się to manifestuje od około 2 tygodni. No i polega to na tym, moi drodzy, że po prostu mnóstwo rzeczy, które dopięte są na ostatni guzik, tutaj z perspektywy właśnie przede wszystkim nadzorców i programistów Matrixa i te programy, które miały się zamanifestować, nad nimi praca, można powiedzieć, nie, że została wykonana, ale została ukończona czasami wiele lat temu i z perspektywy ich świadomości w zasadzie było niewyobrażalne, żeby te wydarzenia, które teraz po prostu nie są w stanie się zamanifestować, nie doszły do skutku. No i między innymi takimi bardzo dużo listew czasów, które rozsypują się no, z dnia na dzień w olbrzymiej ilości, dotyczy wojny, moi drodzy, która, no, którą chce, nie będzie szaman mówił, że chcą rozpętać, która była przewidziana i w zasadzie powinna się już toczyć co najmniej od kilku miesięcy, o której jest pełno wśród jasnowidzów, ciemnowidzów w mainstreamie i nie wiadomo gdzie, a która z perspektywy szamana prawdopodobnie w ogóle się nie zamanifestuje na żadnym poziomie. Nie zamanifestuje się do tego stopnia, że nawet niektóre rzeczy, które wydają się no, totalnie niemożliwe do niezamanifestowania się, będą spektakularnie wręcz, no na tą chwilę szaman powie, anihilowane z powodu po prostu obsypania się właśnie takiego rozsypania się w pył, jak to w Matrixie, moi drodzy, całych listek czasu. Jak się to zamanifestuje, no to szaman może tylko odnieść wam do przykładów, które manifestują się troszeczkę na innej przestrzeni, a które przynajmniej
Wy jako słuchacze szamana możecie obserwować w przestrzeni publicznej, politycznej, polityki polskiej, a w zasadzie nie tylko polityki, ale też pobytu wojsk amerykańskich od jakiegoś czasu, już szaman nie pamięta, czy od października, czy od listopada, czy od grudnia, na terenie Polski. Nie wiem, czy zwracacie na to uwagę, no ale ci, którzy mają chociaż odrobinę uważności, czy śledzą mainstream, czy nie, to wiedzą, że ilość wypadków samochodowych, Dudy jako prezydenta, Macierewicza, Kaczyńskiego i Szydło, plus żołnierzy amerykańskich, którzy raptem przebywają kilka dosłownie miesięcy, czy kilkanaście tygodni, jest taka, że wychodzi to poza po prostu możliwe totalnie statystyki do wyobrażenia. Oczywiście oni winnych sobie znajdują, ale tego wątku szaman nie będzie rozwijał. Natomiast do czego to prowadzi, to wam szaman da taki przykład sprzed już nie wie, czy kilku, czy kilkunastu lat, ale moi drodzy, kiedyś było takie słynne wodowanie, czyli spadnięcie, może szaman niegramatycznie mówi, helikoptera z Leszkiem Millerem, dzisiejszym przewodniczącym SLD, a ówcześnie premierem był. No i ten helikopter spadł tam z kilku czy z kilkunastu metrów. Jemu się niby nic nie stało, albo się połamał, no w każdym razie przeżył, co niekoniecznie w wypadku upadku helikoptera się udaje. Z reguły mało kto wychodzi żywy. No moi drodzy, no to było kilka czy kilkanaście lat temu, już szaman nie będzie się odnosił, pewno gdzieś to początek 2000 lat był, więc na pewno gdzieś koło 10 lat. Moi drodzy, dzisiaj SLD jako partia, no nie jest nawet, można powiedzieć, taka partia kanapowa starszych panów, którzy mogą porozmawiać o tym, jak to kiedyś mieli władzę i rządzili Polską. No więc to tak na pocieszenie wam daję taki przykład, czym się może skończyć to, co przejawia się właśnie wśród tej opcji, która teraz władzę w Polsce ma, ponieważ kompletnie nie odbiera tych sygnałów, tak jak i ówczesny premier, czyli Leszek Miller, o którym wam szaman właśnie mówi. No i również tutaj szaman mocno by to odniósł właśnie do obecności wojsk amerykańskich, które już szaman mówił wielokrotnie, że no pewna era się skończyła lub zupełnie inna zaczęła w momencie, w którym amerykańskie wojska wkroczyły do Polski, ale moi drodzy, pewne rzeczy w zasadzie oni są raz, że weszli w stosunku do. To oczywiście no, jest taka bajka szamana, jak to wiele rzeczy, które szaman opowiada, ale nie dość, że oni weszli no, co najmniej kilka miesięcy za późno według tych planów, które były do tego przygotowane, no to można powiedzieć, że nastąpiły różne działania, które no niestety nie wszystko to szaman podeprze przykładami z mainstreamu, bo one niekoniecznie są na poziomie właśnie mainstreamowych mediów obserwowalne, ale wydarzyły się pewne rzeczy, które uniemożliwiają tutaj uruchomienie technologii, która miała być no, bardzo mocno oddziaływująca na przede wszystkim populację właśnie nie tylko Polaków, ale no można tak powiedzieć prawie, że ona, jej zasięg miał wychodzić no kilkaset kilometrów poza granicę zarówno wschodnią, jak i zachodnią Polski, moi drodzy. Bo wbrew temu, co
krąży obiegowo na przestrzeni, moi drodzy. Nie tylko Polacy są narodem do eksterminacji, ale również nasi zachodni i wschodni sąsiedzi w wielkiej części są takimi narodami, które ci, którzy chcieliby tutaj się urządzić lepiej, chcieliby w dużej mierze depopulować w pierwszej kolejności. Ale moi drodzy, tych teorii, bo to dla większości jednak z was również to są teorie, nie będziemy namnażać w tym momencie. Pokazuje wam tylko szaman pewne mechanizmy, które no niekoniecznie właśnie się udało je zamanifestować, czyli nie zdobyły wystarczającej zdolności realizacyjnej, żeby mogła nastąpić manifestacja. I stało się to z powodów, które były nieprzewidywalne, ponieważ w zasadzie punkty czy listwy czasu pewne nie zdarzyło się tak, przynajmniej w tym obiegu ewolucyjnym, żeby populacyjne listwy czasu, tak to szaman nazwie, uległy anihilacji, czyli populacyjne, czyli właśnie te holograficzne, w sztuczny sposób stworzone po to, żeby no po to, żeby ten Matrix wyglądał właśnie tak, jak wygląda i funkcjonował według tych zasad, które, według których funkcjonuje. O tym szaman będzie mówił, ma nadzieję, w niedługim czasie, bardzo dokładnie, no ale to na początku taka wrzuta systemowa, moi drodzy. To jest bardzo z perspektywy szamana bardzo pozytywna wiadomość, chociaż szaman nie dzieli informacji ani wiadomości na pozytywne czy negatywne, ale z pewnością na potencjale jest to bardzo wspierające życie. Z drugiej strony, moi drodzy, no jest taka może nie tyle zagrożenie, choć w zasadzie jest to bardzo specyficzne zagrożenie, że czy inaczej, zagrożenie polega na tym, moi drodzy, że przypuszcza szaman, że również wielu z was zupełnie wiele rzeczy, które do tej pory ograniczały, utrudniały, lub tam w inny sposób działały szkodliwie, czy w taki sposób negatywny, jak pewno no, jednak większość jeszcze z was używa, czy ma takie, tak by mówiło o swoich odczuciach, na wasze życie, no jest odczuwalne w zupełnie inny sposób, gdyby się nad tym zastanowić. A gdyby wejść w to głębiej, to mogłoby się okazać, że nie tylko jest w inny sposób odczuwalne, ale w zasadzie tego już nie ma. A mimo tego nic się nie zmieniło. No i można by sobie zadać pytanie, powinien szaman zakląć i to tak po góralsku. No to co jest grane? Niby nie ma, a nic się nie zmieniło. Ano mianowicie, moi drodzy,
żyjemy w czasie, w którym człowiek jako, nie powiesz szaman, ewolucyjna jednostka, bo to by było nadużycie, ale w pewien sposób świadomość zamanifestowana na poziomie społecznym w ludzkim ciele stanęła i w tym momencie powody, moi drodzy, są kompletnie nieistotne i proces, który do tego doprowadził. Ale stanęła w takim miejscu, w którym musi nie tylko na poziomie indywidualnym, ale na poziomie społecznym już wziąć odpowiedzialność za siebie. I może dla niektórych z was to jakimś truizmem zatrąca, co szaman mówi, ale moi drodzy, z perspektywy szamana praktycznie, mimo że w zasadzie tego, że to jest niezbędne do tego, żeby, no tutaj szaman zastosuje truizm, żeby zmienił się świat, to niezbędne jest do tego wzięcie za to odpowiedzialności, mimo że świadomość tego jest powszechna. Bo chyba nikt z was temu nie zaprzeczy, jak się nad tym zastanowi. I mimo tego, że to jest powszechne, nawet wśród pantofelków, to i tak nikt się na to nie decyduje. Nie tylko na poziomie społecznym, ale przede wszystkim nawet na indywidualnym. Ciągle, mimo że pewnych rzeczy już nie ma, wolicie, również wy, bo nie mówi tu szaman o Iksińskich gdzieś spoza ziemi, tylko również wy wolicie te ciągłe gierki. Zasilacie je codziennie swoją energią. No to jak one mają przestać funkcjonować, istnieć i jak cokolwiek się ma zmienić? Nie chce szaman być tutaj no już nawet nie wie, co powiedzieć, czy złośliwy, czy wredny i wytykać to nikomu, tutaj komukolwiek, cokolwiek, no ale no po prostu, jeśli ja wiem, jakie coś powinno być, a robię zupełnie inaczej, to tworzenie i wkładanie w energii w to, żeby wytłumaczyć, dlaczego robię to, czego nie powinienem, jest po prostu chyba jakimś absurdem. A w zasadzie wszyscy, i to nie jest nadużycie, wszyscy robią to ciągle i permanentnie. No i moi drodzy, odpadanie tych całych listew czasu. To nie ma znaczenia, bo niektórzy już
polecieli i im się wydaje, czy co się im wydaje, to szaman nie wie, ale pewno już są zafascynowani tymi listwami czasu i co to z tego nie będzie. Moi drodzy, z tego będzie jedno, że w którymś momencie, któregoś dnia pójdziecie rano, chyba że nie chodzicie rano do łazienki i nie stajecie przed lustrem, ale jak macie i zobaczycie tą gębę, która na was patrzy z lustra i zdacie sobie sprawę, że nie ma już gdzie uciec. Nawet wskoczenie pod deskę klozetową nie będzie żadnym rozwiązaniem. Nie będzie już takiego szamba, gdzie będzie można się schować. No i musi się szaman naoliwić, ale zastanówcie się nad tym, bo dzisiaj jeszcze, dziś mamy 13 lutego, moi drodzy, to nie szaman ma jakąś wyjątkową energię albo nie wiadomo co się stało, tylko mówi o czymś, czego praktycznie każda istota może doświadczyć, może jutro, może za tydzień, może za miesiąc, może za pół roku. Może niektórzy w zupełnie innym życiu, ale to dlatego, że nie będą w stanie spojrzeć w oczy tej gęby, którą zobaczą w lustrze. A z perspektywy świadomości i z perspektywy szamana, moi drodzy, nie ma dla ludzkiej istoty większej tragedii i większego cierpienia i większego negatywnego doświadczenia niż niemożliwość spojrzenia w swoje własne oczy. I wierzcie mi, że nie uciekniecie przed tym, nawet jak wszystkie lustra z domu wybijecie, bo byście musieli jeszcze przestać wychodzić z domu i widywać się z innymi ludźmi. Bo każda powierzchnia szklistych oczu waszego brata, matki, ojca, sąsiada będzie dla was być może najczystszym kryształowym zwierciadłem, jakie w życiu zobaczyliście. To tak do przemedytowania, jak jeszcze niektórym z was się wydaje, że sobie szaman jaja robi. Ale jak do tej pory będzie takim zadufańcem, że powie, że w tych swoich przewidywaniach, choć to nie były przewidywania, się nie mylił, to i pewno w tym się też nie pomylił. A czasu zostało, moi drodzy, niewiele. A ci, którzy nie będą w stanie popatrzeć w swoje oczy, to powiem tak. Większość z was z takimi, którzy w tej opcji już funkcjonują permanentnie, czyli nie mają opcji na zmianę opcji,
bo niestety takich już jest. Już z takimi nie chcą ani rozmawiać, ani się widywać i zrobią bardzo dużo, żeby ich w ogóle nie spotkać na swojej drodze. Ale jeszcze tego nie doświadczają tak głęboko, jak za chwilę będzie to doświadczać, no, oby jak największa część populacji, ale to... No zobaczymy. Bo to jest... moi drodzy, tak jak szaman mówił w zeszłym roku i ciągle wam przypomina, chociaż już żyjemy w tym czasie, nie chcę szaman mówić ostatnim, ale kiedy możliwość na te doświadczenia bezpowrotnie się zamyka. Czerwiec jest za 4 miesiące, można powiedzieć. To jest bardzo, bardzo niewiele czasu. Jeszcze 10 lat temu wydawało się, że koniec świata zapowiadany w 2012 nigdy się nie wydarzy, bo to jeszcze dużo czasu. Dzisiaj mamy już 5. rok po tym wydarzeniu. I pewne rzeczy i zdarzenia nie powtórzą się już dlatego tylko, że ktoś jeszcze nie był gotowy. Bo, moi drodzy, gotowość w którymś momencie nie jest kwestią przygotowania, tylko kwestią decyzji. A decyzja nie powstaje, czy inaczej szaman powie. Decyzja nie warunkuje swojego wyniku. Jest po prostu decyzją i niczym więcej. Może to brzmi prosto, ale dla niektórych to jest temat na niejedną medytację. Więc ci, którzy tak czują, to niech się nad tym zastanowią. Dzisiaj być może taka nietypowa audycja. No ale typowe to już wszystko przestało być, moi drodzy. Szaman się trochę dla zmiany, rozluźnienia, żebyście mieli chwilę, wczyta w komentarze.
Tutaj te wszystkie odczucia, o których szaman mówi, że Karol i również pisze Ola, moi drodzy, no taki jest czas, że na skutek tych zachodzących procesów faktycznie niektóre struktury, a w zasadzie no, nie ma takich struktur, które nie są przeciążone. Mówił szaman jeszcze w grudniu chyba, może wcześniej, że to będzie taka fala, koniec stycznia, luty, gryp. No i no nie wiem, może niektórzy z was żyją w takim środowisku, gdzie się jakoś uchowaliście. Czy może nie wy, ale gdzie te grypy nie szaleją, ale z tego co szaman słyszał, no to w zasadzie nie ma, przynajmniej w Polsce, regionów, w którym no wręcz nie ma poruty. I te grypy są bardzo ciężkie. Niektórzy je po prostu przeżywają niesamowicie ciężko. No i na większość nie działają po prostu nic. No chyba, że niektórzy mają sposoby Jurka Zięby, czyli witaminę C albo jakieś naturalne metody. Bo chyba jeszcze nie było takiego okresu, zdaniem szamana, żeby taka ilość czy taki procent tak zwanych gryp była tak zwanymi, jak to szaman też już od wielu lat mówi, grypami transformacyjnymi. One służą głównie temu, żeby człowieka w tym obłędzie, w którym tkwi, zatrzymać, bo jest to z reguły grypa na tyle mocne zatrzymanie organizmu, po prostu człowiek musi się położyć, kiedy ma ostry, ten wirus atakuje, tak się to nazywa, bo de facto, no ale o mechanizmie to może kiedy indziej, bo szaman powie. I wtedy może się po prostu poukładać. Kiedy nie jest w stanie tego przestrzegać, następują z reguły tak zwane powikłania, na które nie działają żadne leki, żadne antybiotyki. No i czasami człowiek musi się z życiem pożegnać, bo umrze na pogrypowe zapalenie płuc albo nie wiadomo co. No i wcale to nie jest takie częste, takie rzadkie, przepraszam. Ostatnio, moi drodzy, nawet masowo ponoć matki na oddziałach, to chyba szaman mówił w którejś z ostatnich audycji, po prostu mdleją po porodzie. Także takie są przeciążone istoty ludzkie na, można powiedzieć, wszystkich poziomach. To wypinanie się listw czasu, bo tak to trzeba powiedzieć, czyli fałszywych scenariuszy, można by to jeszcze inaczej, bardziej tak miękko nazwać, jest po prostu tak głęboko wpływające również na fizyczność ciała, że ono musi mieć miejsce i czas na to, żeby się zregenerować, żeby się na nowo ułożyć. I teraz, jak to szaman nieraz mówił, jest taki czas, gdzie ludzie powinni dostawać co 2 dni pracy, dzień urlopu najlepiej i odsypiać po prostu i spać jak najwięcej albo, nie wiem, lecieć do ciepłych krajów, a nie po prostu w tym obłędzie wkręcać się coraz bardziej i coraz bardziej, no bo on ciągle przyspiesza, a ludzie i tak no coraz bardziej jednak wbrew pozorom go zlewają. A na skutek tego, że nie nadążają już nad nim adekwatnie do jego tempa, narasta w nich coraz większa frustracja, coraz większa agresja, bo programy, które ludzi mają skłócić,
z powodu których ludzie coraz bardziej się nienawidzą, albo może szaman inaczej to powie, generują coraz więcej nienawiści, bo to nie jest to samo, nienawidzić się, a generować nienawiść, bo no właśnie, też nie będzie szaman dziś tego wyjaśniać, ale to chyba jest oczywiste, że to jest zupełnie nie to samo. A Matrix po prostu od długiego czasu, szczególnie Matrix Polski, tu się to udaje politykom po prostu od lat 20 robić w sposób no majstersztyk, w jaki sposób jest to robione tutaj. Polska jest no krajem, w którym się to testuje na skalę globalną i no jest to olbrzymie zagrożenie, chyba największe zagrożenie, z którego ludzie sobie kompletnie nie zdają sprawy. To zagrożenie trochę właśnie wspomniany przed chwilą Jerzy Zięba próbuje na kanwie zdrowia niwelować te jego działania, ale czy to się uda, to by szaman tak na tą chwilę jeszcze się raczej nie wypowiadał. Zobaczymy, moi drodzy. Na pewno są to bardzo, bardzo istotne i bardzo ważne działania, ale one nie powodują tego, że ludzie jednocząc się na potencjale w trosce o przede wszystkim swoje zdrowie wcale nie zmniejszają w międzyczasie generowania choćby wspomnianej przez szamana nienawiści na skutek tego czy innego, bo po prostu jad, który sączy się z ust przede wszystkim właśnie polityków, mediów i socjotechnika, jaka jest używana, po prostu osiągnął szczyty i zenit i ludzie są już kompletnie, można powiedzieć, w pewien sposób ubezwłasnowolnieni. Oczywiście nie wszyscy temu ulegają, ale no jest to z perspektywy przestrzeni olbrzymi problem, moi drodzy, bo to rozwala, można powiedzieć, rozwala. Nie będzie szaman określał co, ale być może musi się to stać, żeby ludzie pozostali, którym uda się jeszcze trochę dłużej przeżyć, mogli rzutem na taśmę z tego zrezygnować, choć no, ten scenariusz z perspektywy szamana jest coraz mniej prawdopodobny, bo te struktury są już, tak jak szaman mówi, totalnie przeciążone. Człowiek jako istota jest przeciążony już praktycznie na każdym poziomie, nie tylko na poziomie fizycznym, nie tylko na poziomie psychicznym, nie tylko na poziomie emocjonalnym, ale po prostu te poziomy, które mogą się, można by to trochę tak powiedzieć, jeszcze zrelaksować u ludzi, są od nich już odcięte po prostu. I w zasadzie robią to te poziomy, które no nie powinny mieć możliwości decyzyjnej w stosunku do nich. No ale zobaczymy. Jeszcze dzieje się to wszystko i póki się to jeszcze dzieje, to może się okazać, że któregoś dnia chciał szaman ten temat jeszcze głębiej przedstawić, ale no, potrzebna jest jakaś przynajmniej wspomożenie się jakąś wizualizacją. Może się uda szamanowi to zrobić jutro. Zobaczymy. Cóż, moi drodzy, nie będzie was szaman przeciążał, bo to dość mocne. Mocne było. No i
patrzcie w te swoje oczy, może w których coraz więcej zobaczycie światła i wszystko, co to światło w jakiś sposób usiłuje w nich przyćmić, starajcie się nie wyrzucić, nie oddalić, nie odpuścić, tylko, moi drodzy, zaabsorbować, zaakceptować. No może nawet pokochać, jak ktoś jest w stanie. Bo każda ciemność, którą odrzucacie, to coś, czego nie chcecie zaakceptować. Więc dopóki człowiek nie rozumie pewnych rzeczy, nie potrafi ich dostrzec, bo niekoniecznie trzeba je zrozumieć. Może na początku trzeba je dostrzec, trzeba je właśnie zaakceptować, trzeba je zintegrować, a kiedy się to stanie, może się okazać, że wcale nie trzeba tego rozumieć. No ale to też jest właśnie kwestia doświadczenia, a nie kwestia rozumienia. No i co? Będziemy kończyć, żeby to było do zaabsorbowania chociaż na dwa razy. No i może się szaman jutro zmobilizuje, żeby była jakaś dalsza część albo nowa część, bo szaman cały czas napierdziela na przestrzeń. A co i ile z tego zbieracie? No moi drodzy, no tyle, że co jakiś czas może się szaman napierdzielać do puszki. No i tyle. A skąd jest Karol, że on na Dalekim Wschodzie mieszka, a do Lublina ma daleko? Szaman Karola lokalizował gdzieś w okolicach Mazowsza, nie wie dlaczego. No tak. No to co, moi drodzy? Nie powie Karol spod hełma? No proszę. No to aż taki daleki to wschód nie jest. Już myślałem, że prawie nad Bugiem Karol mieszka. No proszę. No kurczę. No to jutro coś szaman do Karola napisze w takim razie. Na mail. Albo dzisiaj. No dzisiaj już nie. No to dobra, moi drodzy. To żeby dzisiaj się wyrobić, no to kończymy. Minuta 20 to akurat taki jeszcze czas chyba do zaabsorbowania szamana. Życzę wam dobrej nocy. No tak, jeszcze jest parę tematów, ale nie będzie szaman zaczynał, bo to by za długo trwało. Trzymajcie się.